o sporej wadze dla jednej i dla drugiej ekipy i zobaczymy, kto po 40 minutach tutaj będzie miał powody do radości. Teraz taka piłka posłana na drugi, trzeci metr pod bramkę, no i widzimy, jak się to kończy. Walczył do samego końca, już goście, no i niemalże identyczna sytuacja, tym razem Wojciechowski i ratuje nogą, bo to była najwyższa próba. Teraz po drugiej stronie widzimy, jak się to kończy. Drugi samobój, druga taka próba, tym razem z drugiej strony. Przed coraz trudniejszym zadaniem będą goście stawali. Teraz próba uderzenia, no i po rykoszecie. Piłka ląduje w siatce, Bartosz Przypis. Może jeszcze w tych ostatnich sekundach stworzyć jakąś sytuację. Właśnie teraz widzimy, jak to dobrze wyglądało od samego początku. No i to jest sytuacja na trzecią bramkę. Tak jest. Ta akcja może się naprawdę podobać od samego początku. Jagiellonia tutaj pokazuje, że ona się nie poddaje. W skromnej kadrze tutaj białostoczanie przyjechali do Torunia, więc na pewno ten wysiłek będzie ich sporo kosztował. Bartosz Przypis uderzeniem dał pierwszą bramkę Torunianom. Teraz Krzysztof Elsner ze stojącej piłki na pewno gdzieś tam poszuka partnerów. No i widzimy, jak się to kończy w tej sytuacji. Bramka na 2-3. Wpisuje się na listę strzelców Mateusz Waszak. Piłka wycofana do tyłu Solano. Trafi gdzieś tam odskoczyć na małym dystansie od rywali. Nie było to teraz łatwo, ale... mamy kolejne uderzenie, tam zasłonięty jest Szymon Danilewicz, no i piłka ląduje w siatce. Tutaj trzeba jeszcze walczyć, teraz szansa na czwartego gola, Jagiellonia odpowiada. Jacek Dzienis, jeżeli dobrze dostrzegłem, to on kończył tę sytuację. Torunianie jednak w delegacji nie spisują się najlepiej. Teraz widzimy, jak się to wszystko dobrze zawiązało i jak się bardzo dobrze zakończyło. Ponowna strata miejscowych, Jaga w kontrze, no i kończy się to strzałem celnym. Przed momentem zabrakło bardzo niewiele, teraz natomiast Jakub Kozłowski wpisuje się na listę strzelców. Muszą takie okazje wykorzystywać gracze Jagiellonii, jeżeli chcą wynieść 3 punkty z Toruni. Teraz gospodarze, no i kończą tę trudną sytuację golem. Jakub Sławkowski doprowadza do remisu. Jest pełno. 5 minut do końca rywalizacji w Toruniu. 5-5. No a teraz kończy się ta... kończy się bramką. Ponownie ta współpraca Elsner kontra Wojciechowski. Ma taką pewność w sobie gracz numerem 12, ale dzisiaj z tego koniecznie wiele wynika. Ucierpiał właściwie bardziej faulujący niż faulowany. Tak to przed momentem wyglądało. No a teraz chyba kończy emocje duet Elsner-Wojciechowski. Tak jest. Nie wiem, czy podającym koniecznie był Elsner. W każdym razie kończył Wojciechowski, jako że ostatni podbiega Elsner, czyli gdzieś tam z tyłu. Torunianie zainkasują 3 punkty, złapią oddech z pewnością, tym większy, że pokonali chyba najgroźniejszego konkurenta w walce o ligowe utrzymanie w Fogo Futsal Ekstraklasie. Pokonują Jagiellonię Białystok 7-5, ale to była bardzo emocjonująca, bardzo zacięta rywalizacja. FC Reiter Toruń wygrywa z Jagiellonią Białystok. Widzimy to raz jeszcze na graficznym potwierdzeniu. Brawa dla Krzysztofa Elsnera, dla Michała Wojciechowskiego, dla wszystkich graczy, gospodarzy za to, jak gonili wynik. Brawa, ale także dla Jagiellonii. Pokazali tutaj charakter, pokazali tutaj ambicje.